Historia kina to historia obrazu, wyobraźni i technologii. To dzieje ludzkiej pasji, determinacji, a niekiedy i szaleństwa. Na początku była ciemność. Przez nią powoli zaczęło przezierać światło. To jeden z podstawowych elementów naszego świata. Gdy dochodzi do kontaktu promienia światła z obiektem, obiekt absorbuje jego część i rozprasza resztę, sygnalizując swoją obecność oku. To między innymi dzięki światłu widzimy obraz. Jak więc można je oswoić i zamknąć w obrazie? Z nadejściem ery nowożytnej dociekliwe umysły zaczęły konstruować takie machiny jak na przykład kamera obskura. Zachwyt budziła latarnia magiczna. Szklane przezrocza kolejno się przesuwając dawały złudzenie ruchu. To właśnie ona stoi u początków kina. Dalej konstruowano kolejne zmyślne aparaty. Stereoskopy, fotoplastikony, kinetoskopy. W 1874 roku w Sacramento przeprowadzono eksperyment. Wykorzystano do niego 24 aparaty fotograficzne. Poszczególne migawki wprowadzane były w ruch dzięki nitkom rozciągniętym na drodze biegnącego konia. Film trwał jedynie 2 sekundy. Kilka lat później na scenę wchodzą bracia Lumière. Skonstruowali oni kinematograf, wynalazek w dużej mierze oparty na kinetoskopie Thomasa Edisona. Pamiętny dzień nastał 28 grudnia 1895 roku. W paryskim salonie indyjskim Grand Café odbyła się pierwsza w historii projekcja filmowa. Wyjście robotników z fabryki braci Lumière uznajemy za pierwszy film w dziejach. Z kolei pokazy filmu Wjazd pociągu na stację w Ciotat wzbudzały panikę wśród widzów. Ale ciekawość okazała się silniejsza, a frekwencja coraz wyższa i kieszeń braci zapełniała się kolejnymi frankami. Po sukcesie braci Lumière ruszyła lawina filmowa. Na początku XX wieku powstała pierwsza na świecie ręczna filmowa kamera zdjęciowa, tak zwany aeroskop. Wynalazek Polaka, Kazimierza Pruszyńskiego, pozwalał filmować w dowolnym miejscu i czasie, a w dodatku szybko się przemieszczać. Zabawa z widzem i zastosowanie efektów iluzji, zwanych potem efektami specjalnymi, to zasługa Georgesa Méliès'a, który testował takie zabiegi jak malowane tła, wielokrotna ekspozycja czy charakteryzacja. Jako jeden z pierwszych wprowadził do filmu historie fikcyjne. Filmy powstające u początków kina były pod wieloma względami inne od tych, które znamy dzisiaj. Muzykę na żywo grała orkiestra lub pianista, tak zwany taper. A pomiędzy scenami na ekranie pojawiały się plansze z napisami objaśniające nieme dialogi. Obraz był oczywiście czarno-biały. Po około 30 latach od wynalezienia kinematografu dwa wydarzenia zrewolucjonizowały film. To wprowadzenie dźwięku, a potem koloru. Publiczność przyjęła te zmiany z entuzjazmem. Jednak dla wielu dotychczasowych gwiazd ekranu dźwięk okazał się początkiem końca kariery. Nie sprostali wymaganiom nowej technologii. Wielkim hitem kinowym tamtych lat był King Kong. Tytułowe monstrum nie było wcale takie wielkie, jak wydawało się przerażonym widzom. W rzeczywistości bowiem kukiełka goryla miała tylko 45 cm. Sugestywny obraz uzyskano dzięki wprowadzeniu do filmu aktorskiego animacji poklatkowej. Sama animacja przeżywała w latach 30. intensywny rozwój. To w tym czasie powstawały znane i lubiane animacje z wytwórni Walta Disneya. Tu powstał pierwszy pełnometrażowy film animowany – Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków, będący efektem 3 lat pracy i wymagający ręcznego stworzenia 2 milionów rysunków. Wybuch II wojny światowej wstrzymał rozwój kina. I choć produkowano w tym czasie dużo filmów, to stosowano sprawdzone już rozwiązania i metody. W 1953 roku, w odpowiedzi na powstanie i dynamiczny rozwój telewizji, pojawia się ekran panoramiczny – CinemaScope. Poszukiwanie nowych rozwiązań estetycznych i rozwój nurtu science fiction doprowadziło do wprowadzenia innowacyjnych technik. W filmie 2001 – Odyseja kosmiczna Stanleya Kubricka wykorzystano ruch kamery wzdłuż abstrakcyjnych obrazów, namalowanych na szkle. Taką technikę nazwano slide-scan photography. Przełomem i prawdziwą rewolucją okazały się Gwiezdne wojny George'a Lucasa, w których sugestywność obrazu uzyskano między innymi dzięki zastosowaniu techniki motion control i filmowaniu modeli na niebieskim tle, tak zwanym blue boxie. Lata 80. to rozwój cyfrowej animacji w kinie. Kamieniem milowym był Star Trek 2, w którym minutowa sekwencja Genesis została w całości wygenerowana komputerowo przez raczkujące wówczas studio Pixar. W drugiej połowie lat 80. w pełnometrażowej bajce Disneya Wielki Mysi Detektyw po raz pierwszy pojawiło się połączenie rysunków i cyfrowej animacji. Coraz rzadziej animacja filmowana jest na taśmie negatywowej 35 mm. Jej miejsce zajmuje komputer do cyfrowej obróbki obrazu płaskiego 2D lub w technologii 3D. W takiej produkcji aktorzy jedynie użyczają głosu animowanym postaciom. Toy Story to pierwszy film pełnometrażowy w całości stworzony przy użyciu komputera. Prace nad filmem trwały 4 lata, a finalny rendering zajął ponad 800 godzin i wymagał wykorzystania 117 komputerowych stacji graficznych.
Tego typu sieć maszyn tworzących jeden superkomputer nazywana jest render farmą, a rendering to wymagająca dużych mocy obliczeniowych wielu procesorów operacja przekształcania trójwymiarowych modeli w gotowe obrazy z uwzględnieniem np. tekstur i oświetlenia. A w jaki sposób uzyskuje się naturalny ruch animowanych postaci? Technika motion capture polega na nagrywaniu ruchu żywego aktora przy użyciu specjalnych kamer. Ruchy przekształcane są na dane komputerowe, które można następnie przypisać do wirtualnego bohatera. Pamiętacie postać Golluma we Władcy Pierścieni? To właśnie przykład zastosowania tej techniki. Animacja postaci jest także możliwa bez wykorzystania techniki motion capture. W 2002 roku polski grafik Tomasz Bagiński stworzył krótkometrażowy film animowany pod tytułem Katedra. Prace nad filmem trwały 3 lata. Dzięki uprzejmości firmy Platisz i Masz twórca mógł korzystać z komputerów wykorzystywanych do prac komercyjnych. Dzięki optymalizacji pracy komputerów wyposażonych w procesory Intel Pentium łączny czas renderingu wyniósł około 4,5 tysiąca godzin. Platisz i Masz i Intel zbudowały również wspólnie największy swego czasu w Polsce system komputerowy, oparty na 20 najnowocześniejszych procesorach Intel Xeon, przeznaczony do obróbki cyfrowych efektów specjalnych i filmów. Powstała super wydajna maszyna obliczeniowa, która pozwoliła na przyspieszenie realizacji złożonych projektów graficznych. Po przełomie dźwiękowym i wprowadzeniu kolorowego obrazu, przejście z technologii analogowej na cyfrową jest kolejną rewolucją w dziedzinie mediów. Jest ona możliwa dzięki błyskawicznemu rozwojowi nowych technologii. Wiele superprodukcji powstaje przy zastosowaniu obrazu trójwymiarowego. Format IMAX, największy system trójwymiarowej projekcji ruchomych obrazów, cieszy się dziś dużą popularnością. Współczesne kino uatrakcyjnia też wielokanałowy dźwięk dookólny w kilku odmianach. Już wkrótce do standardowego wyposażenia kin mogą wejść fotele, które pozwolą nam odczuć to, co dzieje się na ekranie. W powietrzu będzie się rozchodził zapach albo będzie padał deszcz. Takie możliwości otwiera przed nami technologia 5D. To nie koniec historii kina. Dzięki technologii twój domowy komputer nie jest już tylko oknem na świat. Może być twoim studiem produkcyjnym, a ty reżyserem, operatorem kamery i montażystą. Efekty swojej pracy czy zabawy możesz w mgnieniu oka pokazać całemu światu i zdobyć milionową widownię. Gdziekolwiek jesteś, możesz kreować własną rzeczywistość. Od ciebie zależy, jaka ona będzie. Nic cię już nie ogranicza.